Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem mamą zdrowych dzieci, dyplomowanym dietetykiem, a także autorką książek o zdrowiu i odżywianiu się. Opowiem Państwu dzisiaj o suplementach, ale nie o takich suplementach, o jakich na co dzień myślimy w powszechnym rozumieniu, tylko o naturalnych suplementach. Zanim jednak przejdziemy do sedna tematu, zastanówmy się, czym są te suplementy w potocznym rozumieniu, powszechnym rozumieniu. Są to specyfiki, które dodajemy, używamy ich, skorzystamy z nich jako z dodatku do diety i mają one postać najczęściej tabletek bądź jakichś płynów, kapsułek i nie przypominają niczym zwykłego jedzenia. I dzielimy je, mówi się o suplementach naturalnych, o suplementach syntetycznych. I tutaj ja tak niezależnie, czy jaką nazwę tym tabletkom czy płynom nadamy, ja wciąż je uważam za suplementy jednak sztuczne, pomimo że część z nich jest pochodzenia naturalnego, to jednak ta postać nie przypomina mi zwykłego, prawdziwego pożywienia, które tak naprawdę samo w sobie powinno nam zapewnić wszystko to, co nam jest potrzebne. A więc przy prawdziwym, zdrowym pożywieniu, pełnym wartości odżywczych, nie powinniśmy w ogóle myśleć o suplementach. Dlaczego te suplementy w potocznym rozumieniu nie? Dlaczego ja je w zasadzie odrzucam, chociaż nie mówię, że w każdym, absolutnie, że nigdy się takie suplementy nie przydadzą. Owszem, one tak samo jak i leki farmakologiczne czasami z pewnością mają swoje uzasadnienie i na pewno są sytuacje, w których należy z nich korzystać. Mnie się jeszcze nie zdarzyła taka sytuacja, żebym musiała korzystać z suplementów w tym potocznym rozumieniu. Natomiast dbam o to, żeby na co dzień, żeby nie zabrakło w naszej diecie tych suplementów naturalnych. Tych, o których za chwileczkę będę mówić, czyli nie tabletek, nie jakichś dodatkowych płynów, substancji, tylko pewnych elementów naszej diety, które zapewnią, że będziemy w pełni odżywieni, że nasze organizmy czy organizmy naszych dzieci dostaną wszystkiego tego, co im jest potrzebne. I dlaczego zwracam uwagę na suplementy naturalne, na te dodatki, skoro twierdzę, że zwykła dieta, jeżeli tylko tam wszystko się w niej znajdzie, znajdują się w niej naturalne pokarmy, powinna wystarczyć. Otóż bardzo często współcześnie pojawia się taki argument, że tę żywność, którą teraz spożywamy, która jest dla nas osiągalna, nie zawiera wszystkich wartości odżywczych, że jest zubożona wartości odżywcze i tak rzeczywiście jest. Oczywiście kwestia, skąd tę żywność czerpiemy, czy ze zwykłego sklepu spożywczego, czy od świadomego rolnika, który prowadzi swoje gospodarstwo w sposób tradycyjny, z pewną wiedzą, w sposób taki zgodny z naturą, korzysta w ogóle z natury. Więc tutaj tacy rolnicy są, pojawiają się, niemniej jednak i tak możemy być rzeczywiście współcześnie narażeni na niedobór pewnych witamin czy pierwiastków w postaci soli mineralnych i siłą rzeczy myślimy o tych suplementach, więc ja, aby uniknąć korzystania z jakichkolwiek form tabletek czy płynów zwanych suplementami, nawet najlepszej jakości, zwracam uwagę na poszczególne składniki naszej diety i na potrzeby kreowania takiej właśnie dobrej diety wymyśliłam na potrzeby pisania moich książek, czy publikowania różnych rzeczy, czy robienia filmów dla Państwa, wymyśliłam taki termin jak suplementy naturalne. Również z potrzeb takich może psychologicznych, ponieważ współcześnie ludzie, którzy chcą się dobrze odżywiać, siłą rzeczy myślą o tych suplementach. I wydaje mi się, że jeżeli nie będzie suplementów w diecie, to niestety nie zapewnią sobie wszystkich substancji. Znamienne jest, że większość chyba osób, które się do mnie zwraca o poradę dietetyczną, czy to są sami pacjenci, czy rodzice pacjentów w przypadku małych dzieci, w wywiadzie wstępnym jest takie pytanie, czy korzysta Pan, Pani z jakichś suplementów, czy dziecku są podawane jakieś suplementy i najczęściej znajduje odpowiedź pozytywną, więc stało się to współcześnie już normą.
że coś tam do tej diety w postaci kapsułek, tabletek dodajemy. Ja proponuję od tego odchodzić i najpierw spróbować od strony naturalnej, czyli od składników tych diety w postaci po prostu różnych pokarmów, różnych prawdziwych pokarmów, które wchodzą w kompozycję naszych posiłków. I potem ewentualnie możemy się zastanowić, czy czegoś nam jeszcze brakuje. Dlaczego proponuję od takiej strony naturalnej? Ja o tym dosyć szeroko piszę w książce Zdrowe Dzieci. Dlaczego nie do końca będą się tutaj sprawdzać suplementy w postaci tabletek i płynów? Proszę sobie tam przeczytać. To jest zresztą temat może na osobny film. Możemy kiedyś też o tym porozmawiać. Natomiast tutaj tylko zaznaczę, że jeżeli myślimy o suplementach naturalnych, nie ma takiego niebezpieczeństwa jak przedawkowanie. Przedawkowanie jakiejś witaminy, przedawkowanie jakiegoś pierwiastka, dlatego że z takimi suplementami, o których dzisiaj będę mówić, organizm sobie świetnie poradzi i to w dwojaki sposób. Po pierwsze, jeżeli będą nadmiary, to on nie przyswoi wszystkiego tego, co połkniemy. Po drugie, mamy taki naturalny bufor w postaci naszych smaków i ochoty na dany rodzaj pożywienia, dodatku do potrawy. I jeżeli po prostu czegoś będziemy mieli za dużo, organizm nam to zasygnalizuje. Świetnie się to też sprawdza w przypadku małych dzieci, które są wybredne i bardzo dobrze. I to te dzieci nam zasygnalizują, czy czegoś już mają w nadmiarze, czy jeszcze można im dawać. A pamiętajmy, że przyczyną chorób są nie tylko niedobory jakichś składników, ale również ich nadmiary. I o tym rzadko kto myśli, rzadko kto się nad tym zastanawia. Więc co to są te naturalne suplementy, które my stosujemy w naszej kuchni? Chciałabym Państwa dzisiaj oprowadzić po naszej kuchni, pokazać i również na przykładzie wywaru, który przygotowuję regularnie, wywaru pod zupy, różne tak zwane tematyczne, pomidorową, ogórkową, cebulową i tak dalej, czy wywaru, który po prostu popijamy czasami z kubka. Na przykładzie takiego wywaru Państwu pokażę, jak może wyglądać taka naturalna suplementacja diety w rodzinie. Jak również opowiem jeszcze o innych, podam jeszcze parę innych przykładów tego, co możemy przygotować i również uwzględnić te naturalne suplementy. Więc tak jak już pewnie moi stali czytelnicy, widzowie wiedzą, w skład tych naszych naturalnych suplementów wchodzą różnego rodzaju zioła. I to nie jest ziołolecznictwo, od razu zaznaczam, to są zioła, które regularnie dodajemy i w rotacji, czyli raz jedno zioło, raz drugie, raz trzecie, raz czwarte, raz zioło świeże, raz zioło suszone, albo i świeże, i suszone. I tutaj właśnie mam takie świeżo uzbierane zioła z naszego ogrodu. Zimą zamiast takich ziół mamy świeże kiełki, które hodujemy na parapecie okiennym. To będą tutaj, może przejdziemy kamerą, różnego rodzaju przyprawy i są to zarówno przyprawy, jak i zioła suszone. Najczęściej zioła w proszku, ja może tutaj pokażę, czyli na przykład tutaj mamy majeranek sproszkowany, chociaż majeranek nie musi być proszkowany, tutaj kwiat bzu w proszku, czomber w proszku. W proszku po prostu najlepiej się przyswaja i też najdogodniej go podać, przemycić. Zioła w proszku są mało wyczuwalne. Krwawnik, lawenda, lubczyk, lukrecja, melisa, nawłoć, oman, oregano, pokrzywa, rozmaryn, szałwia, tymianek, liście winogron. Oczywiście to nie jest lista zamknięta. Tutaj może jeszcze pokażę. Mamy różnego rodzaju pieprze, proszę zobaczyć, nie tylko możemy poprzestać na czarnym pieprzu, to jest akurat w formie niezmielonej, ale również zielony, biały, czerwony. Pieprz biały i pieprz czarny to jest ta sama roślina, tylko inaczej przygotowane nasiona. Niemniej tutaj mamy pieprz czerwony i zielony, to są już inne rośliny, czyli jak też możemy mówić tutaj o różnorodności. I chciałam Państwu pokazać tutaj, co mam tak, z takich przypraw podręcznych, które często używam. Mianowicie to jest przyprawa, mieszanka przypraw do warzyw strączkowych typu fasolka jaźń, fasolka szparagowa, czy soczewica, czy życa. Ja sama stworzyłam tą przyprawę, tę mieszankę i tutaj wchodzi w skład tej mieszanki imbir, kminek mielony, czarnuszka mielona,
I jeszcze czomber, bo czomber bardzo fajnie się komponuje właśnie z warzywami strączkowymi. Tutaj mam skrzyp, który dodaję do wszelkich gotowanych potraw. To jest najbogatsze bodajże źródło krzemionki i ta krzemionka wyzwala się dopiero w procesie gotowania, takiego dłuższego gotowania. Jest w postaci zmielonej, żeby jeszcze łatwiej te związki mogły szybciej przeniknąć do roztworu. I najczęściej dodaję do takich płynnych potraw typu rosół, zupy, jakieś gulasze. Nawet jeżeli kompot dla dzieci gotuję, to troszeczkę tego skrzypu, ponieważ kompot tam około 10 minut się gotuje i to już może zadziałać, może być bardzo dobre źródło krzemionki. Tutaj z kolei mam taką przyprawę do ziemniaków, ale tak naprawdę stosuję ją również do innych warzyw, typu na przykład cukinia duszona czy cukinia smażona na masełku. I tutaj z kolei w skład tej przyprawy wchodzi ostra papryczka zmielona, kurkuma i kminek mielony i od czasu do czasu czasami dodaję troszeczkę kozieradki, tylko z tym trzeba uważać, bo to jest bardzo mocna przyprawa, żeby nie zaważyła na smaku, żeby po prostu nie zniechęcić dzieci, bo dzieci, szczególnie małe, nie takie jak moja, ale młodsze dzieci, kilkuletnie, są bardzo wrażliwe na różne smaki. I tutaj jeszcze może przejdziemy kamerą, pokażę z kolei, tu mam tak zwane nasionka różnego rodzaju, które również dodaję w małych ilościach, nieraz naprawdę symbolicznych, do różnych potraw i w rotacji. Czyli tu mam siemię lniane, tutaj mam pestki dyni zmielone wraz z łupinką, ponieważ w łupince znajdują się substancje, które działają antyrobaczycowo, więc mamy jakąś tam profilaktykę. Tutaj jest wiesiołek, nasiona wiesiołka, nasiona słonecznika, czasami też mamy całe nasiona dyni jako dodatek, zależy do czego to dajemy. Tutaj są pestki moreli bądź gorzkie migdały, tutaj mamy sezam i ostropes, nasiona ostropestu, takie twardsze nasionka, na pewno takie jak ostropestu, dodajemy to znaczy przed dodaniem do potrawy mielemy, dlatego że są już bardzo twarde, natomiast nasiona takie jak te, czyli słonecznika, albo dodajemy w całości, albo również mielemy, w zależności od tego, jaka jest potrawa, do czego co bardziej pasuje. Na pewno w przypadku małych dzieci, gdzie też nam nie zależy, żeby ten smak koniecznie czuły, a chcemy to jako właśnie suplement maluteńkiej ilości dodać, to wtedy dobrze jest zemleć i na przykład do surówki wkomponować, czy do jakiejś zupy, bo nie wszystkie dzieci lubią, jak im coś w zupie pływa, także że to jest jakiś sposób. I też tutaj uczulam na sposób dodawania tych suplementów. I kiedy te suplementy zaczną działać? One będą działać wtedy, kiedy będziemy je dodawać systematycznie, codziennie i rotować. I w malutkiej ilości. Jeżeli zrobimy to raz na tydzień, to nie za bardzo zadziała, dlatego że te ilości są małe, szczególnie w przypadku, tak jak mówiłam, mniejszych dzieci. Szczególnie wtedy powinny być małe te ilości, żeby dzieci nie zniechęcić. I dopiero te suplementy zaczynają działać, jeżeli są dodawane regularnie, codziennie, w rotacji, przez tygodnie i miesiące i lata. I wtedy ta nasza dieta świetnie się uzupełnia. Nie ma w ogóle obawy, że coś przedawkujemy. Organizm sam sobie poradzi z wydalaniem pewnych substancji spożytych właśnie w takiej postaci, jeżeli będzie ich za dużo. Względnie coś przestanie nam smakować, jakiś dodatek. I czasami jest tak, ja na przykład lubię ziemniaki z tą przyprawą do ziemniaków i to są nieraz przepysznie smakujące, obłędnie smakujące ziemniaczki, nie wiem, odsmażane na smalcu, na przykład z taką przyprawą, a czasami ja mam po prostu ochotę na ziemniaki z samą solą i masłem i z koperkiem, bez żadnych dodatków. I tak to działa, więc tutaj ten nasz smak też ma ważną rolę. W przypadku, gdy połykamy tabletkę czy jakiś syropek, który pełni rolę suplementu, nie kierujemy się smakiem, bo może w przypadku syropu jest on dosładzany, więc tutaj też jest niebezpieczeństwo, że ten smak słodki spowoduje, że będziemy mieli trochę te smaki pomieszane, ale w przypadku tabletek, które połykamy, nie zastanawiamy się, nie ma tutaj takiego sygnalizatora, bufora bezpieczeństwa w postaci smaku, czy coś nam jeszcze smakuje, czy nie. I jeszcze chciałam pokazać Państwu inne sposoby suplementowania rodziny w sposób naturalny. Staramy się prawie codziennie coś wystawić na tak zwany stół, dodatkowo, oprócz zwykłych posiłków. I pewne tego typu dodatki, jak tutaj na tym stole, one są
codziennie bądź prawie codziennie i są różne, one się zmieniają. Na przykład dzisiaj mamy ogórki, to są umyte ogórki, świeże do obrania. Gdyby po prostu komuś z nas zachciało się nagle schrupać takiego ogórka pomiędzy posiłkami, bierze, obiera, to jest moment. Tutaj są malinki obrane, przyznam, że bardziej dla potrzeb filmu je tutaj przyniosłam, bo tak naprawdę my mamy to szczęście, że maliny mamy w ogrodzie i zbieramy tak naprawdę prosto z krzaczka. Tam jest też część naszego szwedzkiego stołu, ale akurat mamy taki nadmiar, bo wczoraj było więcej uzbieranych, więc tutaj wysypałam, żeby Państwo też mieli świadomość, że mamy taki dodatek do diety. Tutaj z kolei odlałam serwatkę z mleka, robiłam biały ser, została serwatka, też bardzo taki dobry napój pod względem białkowym. Tutaj mamy białka serwatkowe, czyli to jest praktycznie bezkazeiny, być może jest tam śladowa ilość kazeiny, ale tutaj przede wszystkim są albuminy, globuliny, to są białka, którymi suplementują się sportowcy, tylko niestety w postaci zapewne jakichś wyekstrahowanych proszków, a tutaj mamy w całej kompozycji naturalnej, jaką jest naturalna serwatka. Tutaj mamy z kolei wodę spod ogórków kiszonych. Też jeżeli ktoś by chciał, ja bardzo często uwielbiam między jakimiś tam kawami, herbatami, posiłkami właśnie napić się takiej wody, więc to też służy jako suplement diety. I jeszcze Państwu pokażę, co mamy, ponieważ jest teraz w zasadzie przełom lata i jesieni, więc okres bogactwa różnych warzyw, owoców i orzechów. Pokażę, co jest na naszym stole tarasowym, który też pełni rolę, to miejsce, gdzie ten stół jest, pełni rolę naszego letniego pokoju, do którego wchodzą non-stop wszyscy członkowie rodziny w ciągu każdego dnia. Więc to, co tam jest na tym stole, jest też, nawija się pod oczy. I co jest ważne, dlaczego to jest takie ważne, żeby powystawiać? Przecież to wszystko mogłoby być w lodówce. Ale w przypadku dzieci, jak również dorosłych, bo wiem już z doświadczenia, jeżeli to jest w lodówce, to często się o tym zapomina. Czy gdzieś tam w szafce schowane. Natomiast jeżeli to jest widoczne, gryzie niemalże w oczy, kusi, więc wtedy szybciej schodzi, rzeczywiście, i schodzi tak bezwiednie, w locie. Dzieci przyjdą ze szkoły, zobaczą jedno, drugie, trzecie, to co będą chciały, sobie dziubną albo i nie dziubną, w zależności od ochoty, ale najczęściej takie rzeczy schodzą. Czasami w roli takich napojów dodatkowych, to być może Państwo już wiedzą z moich innych filmików, jest napój, surowy napój z pokrzywy albo surowy napój z dzikiej róży. Też już wkrótce zaczniemy taki napój robić, bo już w zasadzie zaczyna się sezon na dziką różę. Także cały czas staramy się tutaj zmieniać te dodatki. To teraz może przejdziemy sobie na taras i pokażę Państwu, co tam mamy na stole. I tutaj niestety dochodzą hałasy od sąsiadów, bo jest plac budowy, ale mam nadzieję, że to nie przeszkodzi w odbiorze. Proszę zobaczyć, co mamy. To jest autentyczny nasz stół. To jest tak, jak autentycznie tutaj w tym okresie, o tej porze roku, takie rzeczy zazwyczaj są na naszym stole. To nie było przygotowywane pod film. A więc mamy naturalny słonecznik, przepyszny. Takie nasionka, smak takich nasion jest nieporównywalny z nasionkami, które kupujemy gdzieś tam na wagę w sklepie. Chociaż oczywiście takie nasiona też są przydatne w kuchni, ale to jest jakby inny rodzaj pożywienia i przede wszystkim ze względu na świeżość, inny smak. To samo orzechy laskowe, teraz jest sezon na orzechy laskowe, są wyśmienite, są soczyste, są pełne wartości odżywczych. Jabłka, gruszki, śliwki, to wszystko jest umyte, gotowe do jedzenia. Po to po prostu, że jeżeli komuś się zachce, szczególnie dzieciom, żeby nie było takiej przeszkody, że ach, trzeba jeszcze iść i umyć, a to mi się nie chce, dobra, to nie jem. Więc nie ma już wymówki, jeżeli ktoś ma ochotę, od razu to jem. Cytrynki są nie po to, aby akurat je spożywać, ale to tak już przy okazji mówię, bo trudno, żeby jeść samą cytrynę. Wystawiamy je na słońce, żeby nabrały jeszcze koloru, to są cytryny ekologiczne, żeby również nabrały jeszcze jakieś dodatkowe wartości pod wpływem promieni słonecznych i smaku. I teraz wracamy do kuchni. I teraz Państwu pokażę na przykładzie tego wywaru, o którym wspominałam, jak można zastosować suplementy, czy wdrożyć w naszą dietę rzeczy, które czasami ciężko tak na co dzień gdzieś do czegoś dodać. W zasadzie nie wiemy, w jaki sposób je wykorzystać, a jak już, to są to jakieś dziwne
dania jakieś, czy napoje, które są może nienaturalne na co dzień i po prostu o tym zapominamy, albo brakuje nam czasu, żeby dodatkowo to zrobić. Na przykład siemię lniane. No, przez lata robiłam, zastanawiałam się, w jaki sposób dodawać to siemię. No, czasami można jakoś do wypieków, prawda? Można oczywiście tak jak tutaj, o, mamy w takiej postaci i dodajemy to do jakichś surówek. Oczywiście no, surówek po zmieleniu, ale jak w większej ilości to spożyć? Robiłam wywary z siemienia, czyli zalewałam w zasadzie takie napary, zalewałam wrzątkiem, z tego się taki budyń robi, klejk, i ten klejk się pijał. On był dobry, tylko ja to nawet lubię, tylko problem w tym, że w toku codziennych różnych zajęć chronicznego nieraz braku czasu. Musimy przecież podstawowy obiad ugotować, szybko śniadanie. Kto ma czas, żeby myśleć o jakichś dodatkowych napojach, wywarach? Nie jest to coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, nie robimy tego tak jak herbaty. Więc ja wpadłam na taki pomysł, żeby wdrożyć na stałe do elementów tych, które jemy regularnie, czyli na przykład wywar na zupę, żeby wdrożyć, przemycić te pewne suplementy, które ciężko tak na co dzień w jakiejś innej formie spożyć. Więc tutaj tak, zaczynam, jak gdy robię taki wywar, zaczynam od czystej wody, którą sobie już tutaj zaczynam gotować. Do tej wody dodaję sól kłodawską. Czemu sól kłodawską? Dlatego, że taka sól nie jest oczyszczona, to nie jest sól ważona i ona ma tutaj pewne mikroelementy już sobie. One są śladowe, bardzo małe ilości, natomiast i tak to ma znaczenie, bo trzeba pamiętać, tak jak dr Weston Price mówił, wprawdzie te pierwiastki różne, sole mineralne, one w naszej diecie, czy w ogóle nawet w ciele człowieka, stanowią zaledwie 5% składu ciała, masy ciała, około. Reszta to są białka, tłuszcze i no, w przypadku człowieka odrobina węglowodanów w postaci glikogenu czy glukozy w cukru, w glukozy w krwi. W każdym razie ta odrobina tych pierwiastków będzie regulować całe te 5% powiedzmy pierwiastków będzie regulować całe pozostałe 95% organizmu. I jeżeli tutaj będziemy mieli niedobór na poziomie nieraz śladowym, będzie to ważyć na całej masie, na całym organizmie, na całości. I tak samo tutaj dodajemy sól kłodawską, w której jest bardzo mało tych różnych pierwiastków, niemniej one są bardzo istotne, również dla przyswajania soli, dla całości potrawy. I oprócz teraz w drugiej kolejności, oprócz soli dodajemy zwykły pieprz, który zawiera taki związek piperynę i ten związek powoduje lepsze wchłanianie innych rzeczy z jelit. Zwiększa po prostu wchłanianie różnych innych wartości odżywczych poprzez jelita. Tak samo działa imbir i jeżeli dobrze sobie przypominam, to lukrecja. I dlatego ten pieprz jest ważny i oczywiście dla smaku zupy, dla smaku wywaru. Daję go dosyć dużej ilości. To jest, ja wiem, z 3 łyżeczki, taki zmielony pieprz. Później dodajemy to, co nasze babcie zawsze dodawały, czyli liść laurowy i tutaj ziele angielskie, czyli tradycja. To zawsze babcie dodawały do rosołu, więc dajemy tutaj jeden listek laurowy, dosłownie 2-3 ziarenka ziela, nie za dużo. Następnie dodajemy skrzyp, ja już mówiłam dlaczego, źródło krzemionki. Skrzyp musi się w płynach gotować, żeby ta krzemionka wyszła, żeby stała się dla nas biodostępna. Ten skrzyp w ogóle nie zaważy na smaku potrawy, bo jest dosyć neutralny, przynajmniej w takiej małej ilości. Ja tu dałam dosłownie takie mini łyżeczki, dwie, więc to jest bardzo mało, z tym, że my dodajemy do każdego wywaru i te wywary cały czas są u nas w lodówce. Ja te wywary trzymam, gdy się już ugotuję, to się będzie bardzo długo gotowało. I później przecedzam coś takiego, zresztą Państwo jeszcze zobaczą, co tam będzie w środku. I daję do takich słoików, zaraz pokażę,
przecedam te wywary i daję taki klarowny wywar do dwóch rodzajów słoiczków. To jest 720 ml, to jest 500. I to są takie porcyjki na naszą rodzinę istotne, żeby, nie wiem, pod zupę, takie coś dla dzieci. Jeżeli chcę zrobić zupę pomidorową, to traktuję jako podstawę. Do tego później dodaję pomidory, inne warzywa, miksuję jakiś tłuszcz i wychodzi wspaniała zupa. A czasami ktoś po prostu chce sam czysty wywar, samego takiego czystego wywaru się napić, może sobie odgrzać i na przykład z tego mniejszego słoiczka, w zależności kto co chce. I taki wywar z kubka popić jako przekąskę pomiędzy posiłkami, albo gdy nie mamy ochoty na jakiś treściwy posiłek, to właśnie czegoś takiego możemy się napić. To jest bardzo odżywcze, rozgrzewające, a też nas jakoś tam nie przesyci. Co dalej do tego rosołu? Dodajemy tutaj kurkumę, można w proszku, a można, jeżeli mamy w korzeniu, to w korzeniu. Takiej kurkumy nie obieram, natomiast bardzo dokładnie ją myję i tutaj w plastereczki kroję. Trzeba uważać, bo ona niesamowicie farbuje, palce będą w całości żółte i tego się nie da tak zmyć od razu. Tak intensywny kolor tego dodatku, to jest korzeń. Więc tu mamy następny suplement, tak, naszej diety. Później dodaję jeszcze zioła świeże, które mam z ogródka. Jeżeli takich świeżych nie mam, to zimą jakieś kiełki. I jeżeli jest to sezon, to w skład na taki rosół daję lubczyk, czomber i tymianek. To wszystko tutaj wkładam. Pamiętajmy, to się będzie bardzo długo gotowało. Później to wszystko przecedzam i zostaje sam klarowny rosół. Resztę po prostu wyrzucam. I dodaję do tego wszystkiego jeszcze łyżkę siemienia lnianego. Jest akurat wymieszane zwykłe siemię ze złotym siemieniem. I to też nie zaważy na konsystencji rosołu. To siemię daje troszeczkę, właśnie taki śluz wypuszcza, ale w takiej masie rosołu to będzie nieistotne. Natomiast wszystkie te wartości z siemienia przejdą do rosołu i moje dzieci nawet nie wiedzą, że coś takiego spożywają. Pewnie jakby się dowiedziały, to by się z obrzydzeniem odwróciły, ale tak żartuję. Po prostu to jest właśnie sposób dobry na przemycenie czegoś takiego, bez zaważenia na smaku potrawy. I tak jak mówiłam, dodaję to do każdego rosołu. Ostatnia rzecz, jaką dodam, to będzie zioło suszone. I tutaj mamy taki system, że rotacyjnie akurat w tym momencie przypada czas, jakby kolej na szałwie. Bo tu mam taki oznaczek, taką owieczkę, którą sobie przekładamy. Jeżeli używamy szałwi do jakiejś potrawy, to przekładamy na wyższą półkę i to oznacza, że do następnej potrawy dodajemy rozmaryn. A teraz biorę szałwię. Szałwia jest bardzo mocna, dlatego dodajemy jej malutko. Trzeba też mieć tą wiedzę, to z czasem, jeżeli Państwo też się tak wyposażą w takie zioła, to się zorientują, co jest mocne, co słabsze. Na przykład powiedzmy kwiat bzu jest bardzo delikatny w smaku, więc można śmiało, można by było z trzy takie maluteńkie łyżeczki dać, a tutaj daję zaledwie taką jedną, bo nie chcę, żeby ten wywar był zbyt intensywny. I to wszystko. I co teraz, jeśli chodzi o mięsa? Rosół tradycyjnie powinien mieć kawałek drobiu, więc tutaj mam kawałek wiejskiego drobiu przygotowany, żeberka wołowe, mogą być żeberka cielęce i to jest taka tradycja, podstawa, to co też nasze babcie dawały. Oprócz tego, no tu jest jakiś listek, kość cielęca, proszę zobaczyć, szpikowa. Ten szpik kostny to jest też bardzo dobre źródło różnych wartości odżywczych, niesamowitych, o znaczeniu leczniczym, same kości, minerały, różne pierwiastki z kości. Ten rosół będzie się co najmniej 5 godzin na małym ogniu gotował, będzie sobie pykał cały dzień. Ja takie coś rano nastawiam, przed pracą i cały dzień on sobie chodzi, dopiero po pracy ja to wszystko odcedzam i ewentualnie robię na tym zupę, bądź właśnie rozlewam do słoików. I proszę zobaczyć, co jeszcze tutaj dodaję, to nie jest zawsze. Ale akurat tym razem taki suplement, jakim jest wątroba wołowa, może być też wątroba cielęca, to jest akurat z takiej dobrej wołowiny, z dobrego źródła. Bardzo mało tego jest. Dzieci normalnie wątroby nie jedzą. To jest bardzo dobre źródło witaminy A i witaminy D.
Więc tutaj dodaję również tą wątrobę i to się będzie tak bardzo długo gotowało. Czyli ten rosół to jest tak naprawdę nasz jeden wielki suplement, środek odżywczy wzmacniający, uzupełniający różne niedobory. I bardzo taka istotna rzecz w przypadku takich wywarów jest, że tak przynajmniej z mojego doświadczenia wynika, że one albo bardzo smakują, albo absolutnie się nie ma na nie ochoty. I to jest bardzo dobre, czyli jeżeli będziemy mieli przesyt tych rzeczy, które tutaj wchodzą w skład takiego wywaru, po prostu nie będziemy tego pić. Taki wywar przechowywany w lodówce, nalewany na gorąco do słoików, natychmiast zakręcanych i wstawianych do lodówki tuż po przestudzeniu, jak jeszcze jest ten wywar letni, gwarantuje, że ten rosół czy ten wywar nie będzie się szybko psuć. Może tak przetrwać 2, nawet 3 tygodnie, z reguły do 2 tygodni znika, gotuje następny. Ale spokojnie, nie musimy się śpieszyć, nie musimy tego spożywać codziennie. Przy 4-osobowej rodzinie w zasadzie do tygodnia jest wykorzystany. Także to jest bardzo praktyczne rozwiązanie, polecam. I zamykamy. I teraz jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, co jeszcze może być w roli takich suplementów. Ja bardzo serdecznie zapraszam na moją stronę internetową zdrowedzieci.org.pl. Tam w zakładce Aksjomaty Zdrowia znajdą Państwo taki wpis pod tytułem Naturalne Suplementy. I tam będzie taki schemat cały w postaci diagramu, przygotowałam właśnie dla Państwa, z pomysłami, co możemy wdrażać w naszą dietę, właśnie w postaci takich drobnych dodatków do różnych potraw w systemie rotacyjnym, czy w postaci szwedzkiego stołu, że to po prostu pewne rzeczy wystawiamy na stół niezależnie od posiłków. Ja pokażę, bo ja wydrukowałam ten schemat, on wygląda mniej więcej tak. Oczywiście to nie jest lista zamknięta. Tutaj tak tylko nie będę tego wszystkiego czytać, ale mamy coś takiego jak na przykład pełnotłuste kakao. Ja ostatnio jedna z moich pacjentek podsunęła mi pomysł, w zasadzie dała namiar na tak zwane kakao 50%. To tak naprawdę był proszek zrobiony z ziaren kakaowca. Niesamowity produkt. Tłuszcz kakaowy jest niesamowitym też, można powiedzieć, suplementem diety, uzupełnieniem diety, bardzo dobrym środkiem leczniczym. Tutaj mamy różne nasiona, orzechy, to co mówiłam, napar siemienia lnianego, przyprawy, nierafinowany olej palmowy, to jest taki intensywnie pomarańczowo-czerwony olej. Mamy tu niepasteryzowany ocet jabłkowy, woda z cytryną, którą też możemy postawić i możemy dodać do tego miód, to się będzie fajnie tam aktywizować, różne substancje, jeżeli to sobie postoi, najlepiej pod przykryciem, żeby kurz nie wchodził. Czosnek, cebula, chrzan robiony w domu, musztarda robiona w domu, mam taką musztardę, zaraz Państwu pokażę. Tutaj mamy właśnie taką musztardę robioną w domu, ona w ten sposób wygląda, sposób wykonania bardzo prosty. Dlaczego taka musztarda, a nie musztarda ze sklepu? Przede wszystkim taka musztarda jest o wiele bardziej wartościowa i wiem, co w niej jest. Tutaj jest naturalny, niepodgrzewany miód, nie ma cukru, normalnie może być cukier. W tej musztardzie mamy ocet jabłkowy, niepasteryzowany, czyli również taki dobry, ekologiczny, pochodzenie ekologicznego, czyli źródło dobrych enzymów. Tutaj mamy gorczycę, którą sama zmyłam i świeżo zmielona gorczyca została połączona właśnie z innymi składnikami i w związku z tym mam też tą gwarancję świeżości, a więc również im coś jest bardziej świeże, tym więcej jest tam wartości odżywczych. I jest też naturalna, najwyższej jakości oliwa z oliwek, nierafinowana, tłoczona na zimno, więc wątpię, czy tego typu składniki znajdą się w musztardzie sklepowej. I taka musztarda dodawana, możemy ją dodać do sosu winegret. I sos winegret też będzie w mojej książce kucharskiej, zresztą też nie jestem pewna, już nie pamiętam, w książce Zdrowe Dzieci, myślę, że Państwo znajdą przepis. I ten mój sos winegret, on jest wzbogacony. Tam nie tylko jest cytryna, sól, musztarda, ale również są różne dodatki. Właśnie zawsze dodajemy jakiś nasionek i tam można już dodać w całości, dlatego że taki sos przechowuje się bardzo długo w lodówce, bardzo dobrze. Jest on robiony w moim przypadku na oliwie z oliwek, a nie na oleju rafinowanym, więc to jest następna kwestia.
Tam możemy dodać różnych też suszonych ziół do takiego sosu winegret. Tego sosu robimy dużo, bo około litra i to może stać tygodniami. On się świetnie przechowuje w lodówce. Te wszystkie substancje, które tu dodajemy, naturalne, nasionka, to mogą być na przykład nasiona słonecznika. Kapitalnie one tam miękną, bo takie suche, to przechodzą przez organizm, natomiast w takim sosie winegret one zmiękną, uruchomią się tam, zaktywizują pewne składniki z tych nasion. Wszystko zacznie razem działać po przereagowaniu, przecież tam to są jakby nie było substancje chemiczne, tylko naturalne. One się ładnie komponują, później taki sos się miesza i dodaje do sałaty, do czegokolwiek możemy takim sosem polać różne rzeczy. I cytryny oczywiście ekologiczne. Także sos winegret będzie kolejnym sposobem na uzupełnienie naszej diety o substancje odżywcze. I co jeszcze? Jeśli chodzi o każdą surówkę, czy każdą sałatkę, którą robimy, tam zawsze jest taki standard, oprócz zwykłej soli, to znaczy soli kłodawskiej, pieprzu, dodajemy pieprze kolorowe, dodajemy różne przyprawy i dodajemy w rotacji te suszone zioła, tak jak pokazałam w tej rotacji, tam przekładamy sobie tą figurkę do następnego zioła, potem następne zioło, następne. Jeżeli to jest mocne zioło, to dodajemy w minimalnych ilościach. Jeśli to jest delikatniejsze zioło w odczuwaniu, to dodajemy go więcej. Do każdej sałatki, do każdej surówki, zwykłej surówki powiedzmy z pomidorów i z papryki, czyli tam może będą suszone zioła, tam będą świeże zioła bądź kiełki, bo suszone mają swoje właściwości inne, a świeże inne. To może być nawet to samo zioło, na przykład oregano. Świeże oregano inaczej będzie oddziaływać na nasz organizm, a suszone oregano inaczej. Suszone zioła są bardziej rozgrzewające, bardziej pobudzają soki trawienne. Świeże zioła są bardziej takie oczyszczające organizm, pobudzające, orzeźwiające i również ułatwiają trawienie. Także to jest bardzo istotne. Tak jak mówiłam, nasionka, różne dodatki i cały czas rotacje. Jeżeli na przykład zużyję do najbliższej potrawy nasiona, akurat tutaj siemienia, to przesuwam to. Całą kolejkę i to daję na koniec. I do następnej potrawy będą te pestki dyni, też malutkie ilości i tak cały czas w kółko. I takie dodatki możemy również dodawać do zwykłych kanapek. My wprawdzie chleba nie jadamy na co dzień, ale czasami, czemu nie, robimy sobie przepyszne kanapki z dużą ilością masła. Dodajemy do tego na przykład jajka gotowane na twardo w plasterkach albo pyszny żółty ser z mleka niepasteryzowanego. Może być też jakaś pyszna kiełbaska z dobrego źródła, ale to trzeba uważać z kiełbasami, to naprawdę trzeba się znać na tym, żeby wiedzieć, gdzie kupić i żeby w ogóle dotrzeć do takiego źródła. I na to dajemy jakieś surowe warzywo, świeże zioła, czyli surowe. Jeżeli jest okres zimowy, mogą być to kiełki z parapetu. Posypujemy delikatnie suszonymi ziołami i jeszcze można posypać na przykład takimi pestkami dyni, tylko bardzo malutko, tak żeby to nam nie zaważało na smaku, żeby praktycznie nie było odczuwalne. I taka kanapka będzie wysoce odżywcza. Co jeszcze? Zastanawiam się, bo tego tyle jest, że naprawdę ja sobie tutaj pewne notatki przygotowałam, żeby czegoś nie ominąć, zaraz sprawdzę, ale jest tyle pomysłów, że trudno to wszystko spamiętać. Więc tak jak mówiłam, ziemniaki, inne warzywa smażone, to tutaj dodajemy właśnie tę przyprawę plus jakieś suszone zioła, jeżeli mamy na to ochotę. Fasolka szparagowa, mówiłam o tym, mamy inną przyprawę. Gulasze to jest też świetna potrawa, w której bardzo wiele rzeczy można przemycić. O, tu w zasadzie do takich gorących potraw, które gotujemy głównie dla siebie dorosłych, bo dzieci w nich nie za bardzo gustują, to takie dodatki, tutaj mam takie wytyczne dla mojego męża, który czasami gotuje, jeżeli ja nie gotuję. To są grzyby suszone, które dodajemy czasami w postaci sproszkowanej. Tam będzie odpowiednik tego, co bardzo szkodzi w diecie jako dodatek, czyli glutaminian sodu. Tam będzie naturalny kwas glutaminowy, który
korzystnie wpłynie na smak, a nie będzie nam szkodził, ponieważ jest z naturalnej kompozycji białkowej. Kwas glutaminowy to jest aminokwas, który buduje inne białka i jeżeli jest w postaci naturalnej i wyekstrahowany, to krzywdy nam nie zrobi. Tu w postaci, w potrawach gorących również, powiedzmy, robimy potrawkę z dyni, z pomidorów, z cebuli, z fasoli na gorąco. Tam też podlewamy trochę wodą, więc tam jest wilgoci. Dodajemy skrzypu, tak jak mówiłam, do wszystkich takich gotowanych. Korzeń kurkumy drobno posiekany. Olej palmowy, ja pokażę Państwu ten olej palmowy, bo on ma złą sławę, źle się kojarzy. Kojarzy się najczęściej z białą substancją i rzeczywiście w takiej postaci nie powinniśmy go spożywać, bo to już jest przetworzony olej, który może być wysoce szkodliwy. Natomiast my spożywamy nierafinowany, ekologiczny, na zimno tłoczony, który ma barwę intensywnie czerwoną, czerwono-pomarańczową. I proszę poczekać, zaraz przyniosę. Ten olej tak wygląda. On teraz jest schłodzony, jest twardy. Gdy się ociepli, on przybiera postać płynną i przepiękny, taki intensywny kolor. Teraz jest troszeczkę wyblakły. To jest niesamowite źródło antyoksydantów, czyli substancji przeciwwolnorodnikowych. I niesamowite źródło beta-karotenów również, jak również witamin, w zasadzie związków należących do grupy witaminy E. I tam mamy całą gamę tokotrienoli i tokoferoli, co jest rzadkie, żeby tam wchodzi całą tą gamę, tą grupę witaminy E, aż 8 związków. I to jest unikatowy pokarm, który zawiera w zasadzie chyba najlepszą kompozycję tych związków należących do witaminy E. Także to dodajemy też do... On ma dosyć taki specyficzny smak. Powiem szczerze, nie do końca mi ten smak odpowiada, gdybym miała na tym oleju sobie coś usmażyć. On jest dosyć intensywny. I albo będzie smakować, albo nie. Natomiast jeżeli dodamy, powiedzmy, płaską łyżkę na wielki gar gulaszu, który jest na wiele, wiele posiłków, robimy wielki gar takiego gulaszu, i dodamy łyżkę, czy płaską łyżkę takiego oleju, to w ogóle nie ma znaczenia smakowego. A jest suplementem diety. Jestem źródłem prowitaminy A, źródłem witaminy E i antyoksydantów. Oczywiście, jeżeli się to gotuje, to te naturalne właściwości troszeczkę tracimy, ale niemniej jednak przynajmniej no, mamy te witaminy czy prowitaminę A. I jeszcze do tych potraw tutaj z tej wytycznej na karteczce do gorących potraw dodajemy z ogrodu, jeżeli to jest lato, czomber, tymianek i lubczyk, czyli to, co do rosołu w postaci świeżej. I myślę, że to jest wszystko. O, tutaj jeszcze takie jakby potrawy, czy cokolwiek, co nie spożywamy, w czym możemy przemycić te suplementy. To są zwykłe ciasta, koktajle i kasze na słodko. Tutaj też różne przyprawy korzenne można na przykład dodać. To może być kompot gotowany dla dzieci. Tak jak już wspominałam, do takiego kompotu można dodać też do gotowania czy siemienia lnianego odrobinkę, żeby ten kompot się nie zagęścił za bardzo. Można dodać ten skrzyp w minimalnej ilości, nie będzie to zaważać na smaku kompotu. Dzieci uwielbiają kompot, a teraz jest właśnie okres na robienie kompotów ze śliwek, gruszek i z jabłek. Bardzo polecam, dzieci uwielbiają. Oczywiście bezcukrowy. Tam można wrzucić troszeczkę suszonych fig czy daktyli i rzeczywiście na przykład figi są doskonałym źródłem potasu, skondensowanego potasu, więc też kolejna forma suplementu diety. I w zasadzie do każdego, jeszcze ważna sprawa, niemal do każdego dania obiadowego staramy się dodać jakąś zieleninę. I znowu, albo będą to świeże zioła, albo kiełki zimą. I to, co już mówiłam, przekąski w pogotowiu, myślę, że to jest wszystko. O niczym dzisiaj nie zapomniałam. Jeżeli będą jakieś pytania, bardzo proszę zadawać je pod filmikiem. Ja chętnie uzupełnię te informacje, o których dzisiaj mówiłam na temat tych naturalnych suplementów. Jeżeli Państwo będą mieli jakieś wątpliwości, to zapraszam do zadawania pytań pod filmem. Dziękuję za uwagę.